Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optyk. Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Niezależny, finansowo wysportowany, poznam wyłącznie atrakcyjną, inteligentną panią od 45 do 50 lat z Bolesławca z zamiarem utrwalenia stałego związku. Telefon 601 483 063. Piąty stycznia, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Na ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławca wiele mówiono o działaniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pojawił się też temat lodowiska i namiotu, który niegdyś był rozstawiany nad lodową płytą. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym roku po raz pierwszy uruchomił lodowisko na Leśnym Potoku. W poprzednich latach funkcjonowało ono na ośrodku wodno-sportowym, który jest obecnie w trakcie modernizacji. Przez te ostatnie lata lodowisko nie jest zadaszane, tak jak to było, gdy funkcjonowało jeszcze na placu księdza Jerzego Popiełuszki. Chciałem zapytać, bo mamy sporo pytań od mieszkańców, co się dzieje tak naprawdę z namiotem, który mógłby służyć nad lodowiskiem i mogłoby to lodowisko działać przez znacznie dłuższy czas i nie być uzależnione w takim stopniu od warunków atmosferycznych. Mamy takie informacje i proszę, żeby pan je zdementował albo potwierdził.
czy ten namiot w ogóle jest gdzieś w magazynie, a jeżeli jest, to czy jest sprawny, czy ten namiot jest uszkodzony i dlatego w tym magazynie zalega. Namiot jest złożony na OWS-ie, plan deka jest schowana pod zadaszeniem, wszystkie elementy stalowe są złożone na paletach przy starym hotelu. Rozłożenie tego namiotu, jest to odbiór techniczny, który jest potrzebny, jak również pozwolenie na budowę. To, co już prezydent prędzej powiedział, musimy mieć wtedy pozwolenie na czas określony, czyli na zgłoszenie, ale najpierw musi mieć miejsce. Namiot nad płytą lodowiska to oczywiście dużo bardziej komfortowe rozwiązanie dla łyżwiarzy, ale póki nie będzie stałego miejsca na jego rozłożenie, to istotne dla Mosiru są koszta jego rozkładania w zmieniających się lokalizacjach. Koszt rozłożenia naszego namiotu to jest 120 tysięcy netto. Jest to koszt rozłożenia, nadzoru i no całej tej inwestycji, także to są bardzo duże pieniążki. Od kilku lat tego namiotu nie ma. Nie wiem skąd taka w tej chwili, w tym roku troska. A tu trzeba uzyskiwać poszczególne zgody, to są dodatkowe koszty. Lodowisko i tak kosztuje. Wiele miast w Polsce ma odkryte lodowiska, tutaj najbliższe, chociażby w Iłowie Żagańskiej widziałem lodowisko odkryte, ona ma swój urok, tak? Ja byłem też chociażby w Londynie przy muzeum, przy National Museum też, pogoda bardziej deszczowa niż u nas, natomiast lodowisko kryte będzie w momencie oddania OWS. W tym roku rozważano też lokalizację lodowiska na placu Księdza Popiełuszki, ale wyliczenia pokazały, że byłby to dużo droższy wariant niż ten na Leśnym Potoku. Ale oddalenie lodowiska od centrum miasta rekompensuje komunikacja miejska, która w tym czasie dostosowana jest do funkcjonowania lodowiska. Co do ostatecznej decyzji w sprawie stałej już jego lokalizacji w przyszłości, to jest ona nadal rozważana. Tutaj jest kwestia lokalizacji jeszcze wciąż otwarta, bo przyznam szczerze, że od kilku dni chodzi mi po głowie, czy aby przy budowie parku, nowego parku przy ulicy Murarskiej, Spokojnej, Kosiby i Zygmunta Augusta, bo przecież mamy to w dzisiejszym projekcie budżetu, czy nie zaplanować tam również lodowiska, które byłoby blisko stadionu. Chodzi o park, który ma powstać na skwerze naprzeciwko bramy wjazdowej na stadion. Już wcześniej to miejsce było rozważane jako dogodne do zainstalowania tam na stałe tego lodowiska. W okresie letnim mogłoby zaś pełnić funkcję rolkowiska. Jedynym problemem byłoby tam wygospodarowanie miejsc parkingowych. Zapraszam teraz na blok wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. przypomnienie Kolei Dolnośląskich o bilecie weekendowym, dzięki któremu podróżni mogą zaoszczędzić pieniądze. Kruszyńscy policjanci poszukują mężczyzny, który jest podejrzany o włamanie do pojazdu i kradzież gotówki. Do zdarzenia doszło 27 listopada ubiegłego roku w pobliżu lokalu gastronomicznego w Osłej na terenie gminy Gromadka. Osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciu, proszone są o kontakt z policją. Bolsecki policjant, będąc już po zakończonej służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz, wracając ze służby, zwrócił uwagę na pojazd, którego kierujący nie do końca nad nim panował. Kiedy zjechał na pobliską stację paliw, funkcjonariusz podążył za nim i po otwarciu drzwi auta widać było, co jest z tego przyczyną. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania. To już czwarty rok działalności 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Dolnym Śląsku. W jej szeregi wciąż wstępują nowi żołnierze. W 2023 roku w brygadzie odbyło się 5 uroczystych przysięg wojskowych. Obecnie jest w niej prawie 2000 żołnierzy, którzy służą w 3 batalionach – we Wrocławiu, Głogowie i Wałbrzychu. Do skrzynek pocztowych dolnoślązaków trafiły kody rabatowe na dolnośląskie bilety weekendowe. Dzięki kodom na biletach, które kosztują normalnie 59 zł, dolnoślązacy zaoszczędzą blisko 30 zł. Tylko w 2022 roku z usług Kolei Dolnośląskich skorzystało ponad 16 milionów osób. Dane za 2023 rok będą dostępne w połowie stycznia 2024 roku, ale już teraz jest pewne, że padnie kolejny rekord.
Klub nauczycielski Carpe Diem zorganizował Misterium Chleba. Spotkanie miało charakter integracyjny, ale także kulturalny. Na scenie wystąpili środowiskowy chór Harmonia oraz gminny zespół pieśni i tańca Jutrzenka. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pojawiły się też zaprzyjaźnione stowarzyszenia i instytucje lokalne oraz przedstawiciele władz samorządowych. Portal samorządowy PAP opublikował wyniki ogólnopolskiego rankingu gmin samorządowych Gmina Dobra do Życia. Sklasyfikowano w nim 2477 gmin z całego kraju pod względem wskaźnika jakości życia. Zwyciężył łódzki Kleszczów, a najwyżej notowaną gminą na Dolnym Śląsku zostały Kobierzyce, zajmując 6. pozycję. Najwyżej notowana gmina w powiecie bolesławieckim to gmina wiejska Bolesławiec, 263 miejsce. Miasto Bolesławiec zajęło 653 miejsce. Wyżej notowane są gminy Osiecznica, 320 miejsce i Gromadka, 507 miejsce. Już po raz 10 przez Bolesławiec przejdzie Orszak Trzech Króli. W sobotę o 13 wyruszy on spod kościoła na Placu Zamkowym, a godzinę później pojawi się w rynku. Tam będą jasełka i wspólne kolędowanie. Na uczestników czekać też będzie ciepły posiłek. Jest święta rodzina, to piękna Maryja. Tradycja organizowania na chrześcijańskie święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, Orszaków Trzech Króli, rozpoczęła się w Polsce w 2009 roku, gdy w warszawskiej szkole żagle Stowarzyszenia Sternik postanowiono kontynuować jasełka poprzez wyjście na ulice miasta. Bolesławiecka tradycja w tym względzie sięga 10 lat wstecz. Pierwszy orszak wyruszył spod kościoła na Placu Zamkowym w 2013 roku. Przez kolejne lata bolesławiecki orszak zmieniał nieco formę. Były orszaki, które wyruszały z poszczególnych parafii i gwieździście łączyły się w rynku. Ale za każdym razem było to święto, które jednoczyło w radosnym pochodzie wielu mieszkańców miasta. W tym roku orszaki w całym kraju mają swoje wspólne hasło W jasełkach leży. W Bolesławcu wyruszy on o 13 spod kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym. Poprowadzi go Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec, która już w rynku akompaniować też będzie przy śpiewaniu kolęd. Rozpoczęcie tam jasełek zaplanowano na 14. Uczestnicy orszaku otrzymają śpiewniki, królewskie korony i naklejki. Pogoda na sobotę zapowiada się mroźna, więc istotna jest informacja, że przygotowany zostanie ciepły posiłek. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na weekend. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będą 3 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura będzie spadać do minus 3 stopni wieczorem. Wilgotność powietrza 98%. Zachmurzenie będzie duże i występować będą mgły. W ciągu dnia niewielkie opady śniegu. Ciśnienie atmosferyczne przez całą dobę będzie rosło. W południe wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z północnego wschodu. W nocy z soboty na niedzielę minus 5 stopni Celsjusza, a w dzień minus 4. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę z północnego wschodu. Są
Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332.